Nazywam się Norbert Dąbrowski, jestem zawodowym bokserem. Do dnia dzisiejszego stoczyłem 18 zawodowych pojedynków. Zajmuję się boksem, kocham ten sport i wypełnia całe moje życie. Przechodząc na zawody, dosłownie żyłem i dalej mierzę w tytuły. Chcę coś osiągnąć. Na razie jestem na takim etapie kariery, że mam jakiś tam bilans całkiem przyzwoity, jakieś miejsce w rankingu, ale po prostu teraz trzeba to wykorzystać, żeby jakoś wbić się właśnie na ten sam szczyt i zostawić jakiś ślad po sobie w tym boksie zawodowym. Zawsze mi się podobał boks, lubiłem oglądać. Ogólnie zaczęło się od filmu Rocky. Strasznie się podniecałem tym filmem, a ojciec mój się ze mnie śmiał, że to jest po prostu udawane, że jakbym potrenował, to bym widział, że no, nie da się być takim prawdziwym Rockim. I bardzo chciałem spróbować tej dyscypliny sportu. I akurat się tak złożyło, że mój ojciec znał się dobrze z moim pierwszym trenerem, czyli Romanem Misiewiczem. I zapytałem się któryś raz, czy chciałbym pójść u niego potrenować, a od razu się zgodziłem. I tak się zaczęło od pierwszego razu, kiedy szedłem na salę, to już tam zostałem i nie chciałem jej opuszczać. Dlaczego młodzi ludzie powinni trenować? No myślę, że to jest super alternatywa. To jest, dajmy na to od początku, od takich najmłodszych adeptów boksu. To mi się wydaje, że to jest sposób na wyładowanie takiej negatywnej energii, przez co potem taki chłopak, który przyjdzie tutaj na salę, wyładuje się, zmęczy się na rozgrzewce, troszeczkę liźnie tej techniki bokserskiej, wyładuje się na workach, nie będzie miał w głowie w ogóle nawet myśli o tym, żeby coś tam jeszcze kombinować, rozrabiać, czy bić się z kimś w szkole. Dla już trochę starszych ludzi to jest też sposób właśnie na wyładowanie takich emocji, problemy w pracy, w domu, w rodzinie, gdzie po takim treningu naprawdę wszystko schodzi tak do dołu, te wszystkie złe emocje. Można się naprawdę fajnie wyładować, można poznać fajnych ludzi. Można też zadbać o swoją kondycję, sylwetkę. No, praktycznie no, nie ma jakichś negatywnych rzeczy. Każdy powtarza, że bokser to połamany nos, kontuzje, popękane łuki, ale jeżeli ktoś uprawia tą dyscyplinę nawet do poziomu takiego mocno rekreacyjnego, że dla samego siebie, to myślę, że no, nie jest w stanie sobie zrobić żadnej kontuzji na takim treningu bokserskim. Dobrze jest właśnie ściągać młodzież. To jest taki sport, który jest takich młodych ludzi z charakterem, może zainteresować, zafascynować, ponieważ jest tu troszeczkę myślenia, trzeba być troszeczkę też cwaniactwa, pokazać siły, hard ducha, wolę walki. I jeżeli ktoś chce coś tym osiągnąć, to na pewno nie będzie się oglądał za kolegami, którzy piją piwko pod, gdzieś tam pod blokiem, czy palą fifkę albo, nie wiem, zażywają narkotyki. No po prostu jak przyjdzie na trening i się zmęczy, że będzie prawie żygał pod siebie ze zmęczenia, to mu się odechce na pewno wszystkich jakichś używek, alkoholu czy narkotyku. Niekoniecznie to musi być boks, ale po prostu wkręcić się w sport i w tym działać i jakiś przynajmniej pójść w dobrym kierunku. Trenuj boks,